This is Rocket League, proszę państwa. RL Exchange, strona, dzięki której z łatwością kupisz itemy oraz kredyty w grze Rocket League. Na każdą platformę i z wieloma metodami płatności. Z kodem BRUS otrzymasz 3% zniżki na każde możliwe zamówienie. Link do strony w opisie. No cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony BRUS, a dzisiaj zajmiemy się testem Nissana, moi drodzy. Będzie to szczera opinia, ponieważ nienawidzę aut flatkarowych i wydaje mi się, że już na samym początku nie chce mi się nim grać, ale tak jak mówię, trzy osoby zapytały się mnie na streamie, czy nagram test Nissana, także proszę bardzo, oczywiście wesprzemy sobie twórcę, jakim jest Bruzuwa, dziękuję ślicznie, no i kupimy ten oto zestaw. Ej, te kółka będą fajne. No i to tyle. O, to się nazywa po polsku osiągi modelu Nissan Z. No, na raz gdzie żadnych. Plus jest taki, że mogę sobie dekale dawać jakby wszystkie, więc gicik, zaraz założę coś spoczko. Chociaż zobaczę w sumie, jakie są dekale do tego auta. Czy nie ma? Nie znajdę. Mam za dużo dekali. To może rewardy za sezon, bo a propos rewardów za sezon, moi drodzy, to od naszego szanownego Psyonix dostajemy oto, moi drodzy, te dekale. Ta-da! Tu w tą stronę, ta-da! Nie, żebym już nie dostał takiego za diament. O, jeszcze takiego za diament. O, jeszcze takiego za diament. Ja chcę jeszcze, jeszcze, proszę, proszę, błagam. Psyonix, brawo, 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 super. Super, o to walczyliśmy. Dzięki za rewardy, dzięki. 3 miesiące grania, żeby założyć sobie dekal. Nichuja, nie założę go, nie ma szans, ty też go nie założysz, i ty, nikt nim nie będzie grał, ale przynajmniej dostaliśmy reward. Wracając do naszego auta, założę to splitgate, bo to jest naprawdę wyśmienity dekal i spróbuję znaleźć te kółka. O, mam, o, ojeju, wydaje mi się, że znajdę lepsze. Chociaż w sumie nie są najtragiczniejsze, dobra, zostaję przy nich. Teraz tylko zmienię kolory auta. Sick, piękne, piękne, to auto jest piękne. Moi drodzy, nasz Nissan ma hitbox do minusa, także moi drodzy, mamy tutaj flatkara. A więc zaczynamy nasz test, zagramy sobie oczywiście 2x2 oraz 1x1 na SSL-u. I pamiętajcie, jest to moja obiektywna, szczera opinia, ze względu na to, że flatkary po prostu mi nie siedzą. Flatkary to jest dla mnie sraka i no, zobaczymy, jak się tym będzie grało. Na samym wstępie muszę powiedzieć, że auto fajnie wygląda, ale mnie to totalnie nie interesuje, ponieważ ja gram w Rocket League, a nie napawam się wyglądem auta, więc to jest taki plus dla kolekcjonerów, wiadomo, 1100 kredytów, jeżeli ktoś lubi Nissana Z, to jak najbardziej, jak najchętniej fajna opcja dla takich osób, a my przejdziemy sobie do naszej gierki na SSL-u, na tym, żeby poczuć to autko, poczuć jego moc, no i w tym momencie zaczynamy nasze podbicia rankingowe. Dobra, niech Rajf sobie weźmie piłkę. Na chwilę obecną auto faktycznie jeździ 4 kółka i nie ma tutaj większego problemu z odbijaniem piłki. Damy sobie bombę, z porządku, w pożądalu strzał. Wezmę sobie gościowi boosta. No i kurde, na razie co? Ciekawe, jak silnik brzmi tego auta. Żartowałem, kogo to w ogóle obchodzi. Nasz teammate to weźmie. Bardzo fajnie, ok. Ja sobie to zablokuję. Gościu mnie próbował bumpnąć, tutaj też to zablokujemy. I nasz teammate ma strzał na 1v1. Rife ze strzałem, bardzo ładny flick, prawie. Wezmę sobie tego setę. I nasz Rife strzela bramę na 1-0, także świetnie. Wydaje mi się, że amulet, auto jak amulet. Mamy w miarę dobrego teammate'a. Na plus, jak najbardziej. Followuję sobie tą piłę. Myk. Ok, ślicznie. Weźmiemy sobie stąd boosta. Okej, podbijemy do... no i piąteczka z enemy, ale tutaj już naprawdę jakaś taka próba została podjęta. Okej, gościu mnie bumpuje. No i nie było jak tego wybronić. Niestety mój rywal po prostu stwierdził, że mnie rozjedzie. Nie miałem jak tego uniknąć. Może jakbym podskoczył, chociaż w sumie... ej, w sumie mogłem podskoczyć. Dobra. Cofnę za niego, bo tutaj tak... okej. Nie jest jakoś kolorowo, ale strzelimy chyba bramę w takim razie na... no... tak. Jakoś mnie to nie dziwi. To zaczekajmy może. Dobra. O, Rife, proszę nie. Dobra, nice shot, pięknie, pięknie, teammate, ależ to chodzi jak marzenie. Szkoda, że nie dołączył do voice chatu, bo już w ogóle byśmy mieli fiestę. Widzę, że ostatni odcinek wam się strasznie spodobał. Także rozumiem.
Co, na chwilę obecną auto jeździ. To, tak jak mówię, w Rocketcie nie ma innowacji. Jeżeli coś ma dany hitbox, to po prostu będzie grało jak dany hitbox. Także tak, gra jak Dominus, jeździ jak Dominus, odbija piłkę jak Dominus. W ogóle mam wrażenie, że robienie testów na odcinkach moglibyśmy robić dokładnie te same testy, tylko po prostu zmieniać auto. Więc dajcie znać, co sądzicie w ogóle o odcinkach typu testuję dane autko, bo co? Uważam, że moglibyśmy robić wszystkie takie same. Jeżeli wyjdzie Dominus, to po prostu do śmieci. Jeżeli coś z hitboxem Octane'a, to faktycznie można się na ten temat wypowiedzieć. Dobra, gościu to ma, czyli fejkujemy. Czyli robimy fake kickoffa. Czyli... Dobra. Mój teammate wróci, czy nie? Wrócił. I strzał. O, żeś ty w mordę jeża. Ale boomer zdążył. Nice. O, gościu skoczył. Dobra, to niestety zdąży go tylko ma... O, żeś ty go w maskę. Dobra, nice dunk, whoop ty, środek, okej, okay, nice pass, fake, o nie, Rife, błagam, on ma 0 boosta, nice save, o żeż ty, nie mam, Rife to ma, nice, nie nice, Rife, podbij, coś, tak, nie, fake, tak, nie. Nie. Przesada. Dobra, mamy to. Okej. Okay. Kurczę! No niestety. Dobra, damy radę. Proszę, jakieś żarty. Nie! Nice save. Druga. Drive, nice, ładnie. Łup, proszę podaj. Okej, okay, może być. Nice. Jest! Wcisnęliśmy to! Niewiarygodne. No powiem wam, tak, co do testu. Macie jakieś pytania? Może odpowiem na jakieś... Nie. Okej, okay, to podjadę lewo w takim razie. Rive mi to zagra. Wydaje mi się, że większy test to będzie faktycznie na jedynkach już, ale tak jak mówię, gramy hitboxem do minusa. Tutaj nie będzie raczej niespodzianek. Rive za... Okej, okay, nice, ładnie. O, odłączyło mnie. Na chwilę. O. This is Rocket League? This is Rocket League, proszę państwa. Piękne zwycięstwo, świetne. Jednak będę grał tym autem całe moje życie, ponieważ jeżeli takie rzeczy się dzieją, to jest znak. Znak, że... Wszystko da się wygrać. Moi drodzy, przejdziemy sobie do 1v1. No chyba, że trafi Araba, wtedy odcinek się kończy. A tak na poważnie, auto całkiem zgrabne, tylko wiecie jak to jest z tymi DLC. Tutaj nie ma czegoś takiego jak uniwersalny hitbox auta, więc jakby serio, robienie testów samochodu to jest po prostu opinia dokładnie skopiowana. W sensie, moglibyśmy na przykład... Widziałem odcinek na przykład Edka. Znaczy widziałem, że nagrał. Jestem w stanie stwierdzić, że bez oglądania tego odcinka jego opinia na temat auta jest taka, jak w przypadku wszystkich innych pozostałych aut, które wyszły. Czyli no auto fajne, ale nie będę nim grał. Chodzi o to, że te auta wychodzą, bo są DLC-kami, bo są fajne, bo fajnie wyglądają, ale mają ten sam hitbox. One nie będą niczym się różniły od zwykłego Dominusa, którym i tak gra 10% osób, bo reszta gra Octane'ami i Fankami. Czyli, jeżeli już zmniejszamy sobie jakby grywalność danej fury, to zmniejszamy ją jeszcze bardziej, bo jeżeli robimy hitbox Dominusa, zamiast w ogóle uniwersalny hitbox zrobić, bo w tej grze jest tylko 6 hitboxów, o ile się nie mylę, tak? 6 hitboxów, no to tym to już w ogóle będą grali tylko same fanboye na goldach. W ogóle meczu mi już szuka tak ze 4 minuty na tych jedynkach. Także chwilę sobie poczekamy, ale no, wracając, no to co do grywalności auta, no to auto jest grywalne, tak? Jest to hitbox, po prostu hitbox. Mógłbym... Generalnie, dlaczego ja tak jakoś nie pozytywnie mówię na ten temat? Bo ja to bym chciał tak w tej grze, tak po 5 latach już patrząc, po 6 latach nawet, żeby wprowadzili coś, co będzie game changerem. Takie auto typu Fenek. Tak, właśnie. Właśnie, ja wiem, że współpraca, licencjonowane autko i tak dalej. Wszystko fajnie, zajebiste to jest. Więcej takich rzeczy, ale taki game changer, raz na rok chociaż, nie? No bo tutaj... No bo nie ma takiego
nie ma takiego game changera. Jest to auto. Autentycznie, szukam już 5 lat tego meczu. Jak trafię Araba, to serio wychodzę, bo to mija się z celem. Dajcie znać oczywiście, czy wykupiliście już auto, czy kupicie to auto, co o nim sądzicie. I tak, możecie się podzielić swoją opinią na ten temat, czy podzielacie moje zdanie, czy jednak nie. Wiadomo, gra dla każdego, tak? Więc ja mówię, jest osoby, które chcą grać tym autem, niech grają, to ma być przyjemność, macie się cieszyć z gry. Ale ja po prostu jestem tą osobą, która się cieszy, kiedy wygrywa i jeżeli gra autem, którym gra mu się najlepiej, a niektóre ładnie wygląda, bo u mnie wygląd to, ja mówię, ja mógł grać kartonem z 4 kółkami, ale jeżeli by mi się zajebiście odbijało tym piłkę, dryblowało i tak dalej, to dla mnie będzie spełniać te wymagania. Także możecie się podzielić swoją opinią oczywiście w komentarzach. No i co? I z chęcią sobie poczytam, co sądzicie, a mi się już tematy do rozmów kończą, bo czekam na tą grę 100 lat. Jest! W końcu. Tobi jest z Europy. No i mamy to, proszę państwa, także nasza giereczka na Tobiasza się właśnie zaczyna. No i Tobi sobie gra kulturalnie Octane'em. W ogóle też ostatnio ktoś mi zadał takie ciekawe pytanie, dlaczego większość... To może być problematyczne. Dlaczego większość prosów gra defaultowym autkiem, tym najprostszym, tym Octane'em właśnie, no bo jest najlepsze, no jeżeli chodzi o odwzorowanie hitboxa do tego jak sobie odbijasz piłkę, jest po prostu niezastąpione. I właśnie o to chodzi w Rockecie, że jak grasz jakimś autkiem, to macie się przyjemnie nim grać, przyjemnie czuć to auto. Także no, wygląd nie gra tutaj żadnej praktycznie roli. Dobra, przebijemy to do boku i po prostu wezmę sobie setę. Okej, okay, myk, uniknęliśmy demo, to był bardzo ważny punkt, myk i git. I mamy dużo boosta, znaczy dużo boosta, dużo czasu, także na spokojnie zaczekamy sobie, czy Tobi podjedzie, czy nie. Przebije to na corner, przebije sobie to jeszcze raz. Tobi nie powinien mnie tu challenge'ować. No to próbujemy naszego magicznego aerial bumpa. No i moi drodzy, 1-0, Tobi bez szans w tej sytuacji. Fejka zrobię może, co? Tak mi się wydaje, że to będzie dobra inicjatywa. Okej. Okay. Myk. Fake znowu, że niby coś oddaje. Okej, okay. Dobry challenge z jego strony. Tu mamy problematykę, bo mam 12 boosta. Nie wiem, czy setka się tam zaraz... Właśnie mówiłem o tej setce, że się tam zaraz... O, zrespi, ale gościu nie weźmie mi setki. I mamy sytuację idealną do strzału. Wystarczy tylko do... No way. No to muszę sobie zagrać backpass. Muszę to sfejkować chyba nawet. Okej, fake był idealny tutaj w tej sytuacji. I... co, chyba... Ach, za daleko za to odbiłem. Także Tobiego może wysadzić? Nie? No to zagramy to do ściany. I tu będzie seta za 2 sekundy, czy nie? Raz, dwa, dzięki. Bo właśnie Tobi to zbierał bardzo niedawno. Można go challenge'ować w tej sytuacji. Wziąć sobie mu znowu setę. Lucky serwera są małe. Dobra, backpassniemy to sobie. Wziąłem setę znowu. Kurczę, małe lagi. Okej, podbijemy to. I zaczekamy, co Tobi zrobi. Okej. I idealnie. Mamy 2 do 0, moi drodzy. Także tak jak mówię, auto się świetnie spisuje. Gra se fajnie, bo każdym autem wygrasz. Gizmo. Octane'em. No to akurat paladynem, wszystkim wygrasz, wszystkim jesteś w stanie wygrać, to po prostu kwestia tego, jak ci się będzie grało. Wow, to było bardzo bliskie, żeby weszło. Wezmę sobie stąd setę, jeszcze to zagra do tyłu. Okej, okay. Muszę to zablokować, gicik, no i co, no i znowu fake, na spokojnie, mam mnóstwo czasu, gościu też sobie w sumie kupił czas. Bitnę to nad nim i wydaje mi się, że wjedziemy po prostu z tą piłą do bramki, 3 do 0, także gościu jest miażdżony nasz rywal. Co, fake kolejny? Nie lubię tych diagonalnych kickoffów, wydaje mi się, że fejki tutaj są fajne, o tyle, że no, gościu nie ma pomysłu czasami nawet, co z tą piłką zrobić. Ja tą piłę sobie backpassnę, no bo będę miał piłkę, czas, miejsce, mnóstwo rzeczy na plus. Gościu mnie teraz challenge'uje na raz, czy nie? Nie? No to...
No to jest in. Gościu, kurczę, tak tą defensywę dziwnie gra, ale moje ataki też nie są jakieś nie wiadomo jak kąszące, jednakże z jego pomocą wszystko wpada, także 4-0. O kurde, jaki wynik, 4-0. Teraz zauważyłem, co tutaj mamy na zegarze. Mamy save'a i 12 boosta. I to jest nieciekawa sytuacja. Dobra, 24. Save kolejny, 6. Przydałby się boost jakiś. Dobra, mamy padziki. To co mówiłem kiedyś, w 1v1 najważniejsze to jest zbierać sobie małe padziki, żeby mieć po prostu boosta. Oddamy sobie strzał. Świetny strzał, Patryk. A może zdążę do defensywy. Zdążę raczej. Uwaga, Toby ze strzałem, nie wyszło. Wezmę tą setę czy nie? Wezmę ją, na luzie. Myk, bomba. Gościu to musi wysejwować idealnie. Przebiję to na drugą stronę. Po co? Nie wiem. Chciałem po prostu to odbić. Wezmę sobie setkę. Sfejkuję go. O, sfejkuję. Chciałem powiedzieć, że sfejkuję jakby fejka. I chciałem go challenge'ować z bomby, no ale 4-1, tak? Byleby nie wypuścić tego prowadzenia, bo to by była przesada. I co? O, Edek kickoff. Się znalazł, kurde. Kickoffer. Zdelayowany. 5-1. Dobra, fejur. Fejur. Wezmę sobie setę. Dzięki. Liczek. Dzięki. No i idealnie, żyjemy. Gościu teraz będzie myślał, że nie podjadę. A tu proszę, dzień dobry. Dzień dobry. Jak Belmondo. O kur, 5-2. No, już myślałem, że Tobi nie podoła. Naprawdę. Dobra, 38 sekund. Co kombinować? Jakiś może szybki kick-off. Wezmę sobie stąd setę. Gościu oddał od razu strzał, to mi się nie... Wiedziałem, że da forfejta. Już nawet nie dojeżdżałem do tej piłki. Także moi drodzy, zwyciężamy na naszym pięknym SSL-u. No i co mogę powiedzieć? Tak. No i moi drodzy, kończąc, widzicie, autogra, ocena 1 na 10. Nienawidzę flatkarów, uwielbiam oktejny, oktejny, fenki i tak dalej. Nie no, grajcie sobie czym chcecie. Jeżeli chcecie kupić, to oczywiście z kodem Bruzuwa. Grajcie czym chcecie, naprawdę. Grajcie czym chcecie. Pamiętajcie, ta gra ma was cieszyć. Jeżeli chcecie tryhardować, to nie tym autem. Odradzam, jeżeli chcesz sobie rankapować i cieszyć się z tym, że fajnie ci się piłka odbija, nie tym autem. Jeżeli chcesz, żeby auto fajnie wyglądało na rankedzie, to tym autem. Miłego dnia wszystkim, moi drodzy. Bye.